I to jest taki szczególny przypadek wystawiania cierpliwości na próbę młodego wokalisty, ale co nas nie zabije, to nas wzmocni. Natalia Babiś, bo właśnie ona za chwileczkę przed Państwem wystąpi, wczoraj bardzo długo czekała na swój występ, wystąpiła już po swojej kategorii. No i jak widać, opłacało się, urzekła nas swoim głosem i za chwileczkę zrobi to po raz kolejny. Zapraszam Cię, Natalio. Odpytam Cię tak jak wszystkich, skąd jesteś? Z Kokuchęczyca Wielka. Z Wręczycy, proszę Państwa, mamy w takim razie piękny alians porajsko-wręczycki. Natalia, zaśpiewasz nam co? Volare. Volare. Proszę Państwa, mamy instrument, mamy Natalię, właściwie wszystko już jest w komplecie. Przed Państwem Natalia Babiś. Dziwne, nieziemskie sny. Na skrzydłach melodii leciało w błękitny świt. Nagle mnie wiatr uniósł wysoko, hen ponad drzewa. Z oddali świat ginął nade mną, był błękit nie. Że temperament wokalistki tego utworu bardzo pasuje do dzisiejszego dnia. A o wręczenie nagrody, drugiej nagrody w kategorii 8-12 lat, proszę bardzo i serdecznie zapraszam niniejszym na scenę panią Jadwigę Wiśniewską.
europosła, świeżo upieczonego europosła lub europosłankę, jak pani poseł woli. Proszę również pana wójta, żeby nas tutaj wsparł. Dzień dobry, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ja kocham gminę Poraj i nawet jak jestem w innych gminach, to mówię o Poraju, o czym wiele osób wie, więc nie będę się powtarzać. Myślę, że dzisiaj gmina Poraj jest najbardziej rozśpiewaną gminą województwa śląskiego i poczytuję sobie za zaszczyt być zaproszoną do tego, aby móc wręczyć i ufundować nagrodę laureatce konkursu. Nie dziwię się, czyli, że zostało urzeczone przepięknym głosem. Ja tobie bardzo serdecznie gratuluję. Wręczycę Wielką również znam bardzo dobrze. Pozdrawiam Wręczycę Wielką, rodziców. Gratuluję państwu tak utalentowanej córki i myślę, że na następnych festiwalach europejskich będziemy mogli w przyszłości podziwiać dzisiejszą laureatkę. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się państwu nisko. Dziękuję. Korzystając z okazji. Szanowni państwo, cieszę się niezmiernie, że możemy tutaj na scenie gościć panią europoseł Jadwigę Wiśniewską i pozwoli pani europoseł, że w imieniu władz samorządowych gminy Poraj, wszystkich mieszkańców gminy Poraj, z wielką dumą wręczę pani te kwiaty, życząc wszystkiego dobrego w Europejskim Parlamencie. I oby dalej nasza współpraca tak się układała. Życzę pani wszystkiego dobrego i cieszymy się, jesteśmy dumni, że mamy europosła z ziemi mieszkowskiej. Wszystkiego dobrego. Dziękuję państwu bardzo serdecznie za wszystkie życzliwości, za wyrazy wsparcia i sympatii. I rzeczywiście czuję się państwa europosłem, więc teraz mamy swojego człowieka w Brukseli. Kłaniam się nisko, dziękuję w imieniu koleżanek i kolegów z listy Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję uprzejmie. Proszę państwa, przed nami zostały już tylko dwie nagrody, ale to są nagrody niezwykle ważne. Pierwszą z nich wręczy za chwileczkę przewodnicząca jury, wspaniała artystka, znana państwu doskonale, pani Rena Rolska.